To czerwone tło, ta czerwona poświata znaczy, że dzisiaj będziemy mówić o rzeczach strasznych, o rzeczach krwawych. Ciao a tutti, belli e brutti. Dzisiaj porozmawiamy trochę o nowym serialu Netflixa Barbarzyńcy. Słuchajcie, od razu mówię, to nie będzie żadna recenzja, bo no ja nie jestem po filmówce, na recenzowaniu się nie znam. Opowiem wam o nowym serialu Netflixa z punktu widzenia normalnego widza, który, wiecie, czasami sobie lubi coś zobaczyć ciekawego, jak każdy z nas. Powiem wam, jakie wrażenie wywarł na mnie serial, powiem wam, co w nim jest ciekawego, a na co trzeba zwrócić uwagę. I dlaczego warto go zobaczyć? Powiem wam też, dla kogo mniej więcej może być ten serial, bo od razu mówię, no to na pewno nie jest serial dla wszystkich. Słuchajcie, ten filmik będzie podzielony w ten sposób, że w pierwszej części opowiem wam, co mi się w serialu podobało, opowiem wam o nim tak ogólnie, bez żadnych spoilerów, natomiast w drugiej części, co wam oczywiście zaznaczę, będzie już trochę spoilerów, bo wtedy przejdziemy do charakterystyki postaci. No i wtedy właśnie, kto nie będzie chciał, no to po prostu wyłączy, no bo jeśli nie chcecie sobie psuć przyjemności z oglądania, a po tej pierwszej części was przekonam do tego, no to wtedy się wyłączycie. Ale jak na razie, słuchajcie, możecie spokojnie oglądać, bo w pierwszej części zero spoilerów. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, zacznijmy niekonwencjonalnie, a od razu powiem, dla kogo ten serial jest przeznaczony. Ten serial jest przeznaczony na pewno dla wielbicieli historii, na pewno dla wielbicieli produkcji kostiumowych, ale na przykład już jeżeli kogoś nie interesuje w ogóle historia, jeżeli ktoś oczekuje jakiejś na przykład wartkiej akcji albo serialu na zasadzie, nie wiem, Breaking Bad albo True Detective, no to nie. You're goddamn right. A teraz może zanim zaczniemy, to jeszcze tylko parę szczegółów technicznych, słuchajcie. Serial Barbarzyńcy to jest ta nowa produkcja niemiecka na Netflixie. Jak wiecie, Niemcy debiutowali na Netflixie bardzo silną pozycją, bo w grudniu 2017 roku wyszedł serial Dark, którego mamy 3 sezony i który zakończył się w tym roku. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam, bo to jest naprawdę mocna pozycja. Tym razem, słuchajcie, całkiem inny klimat, całkiem inna historia. Serial składa się z 6 odcinków, jak na razie, i wiemy już, że prawdopodobnie będzie drugi sezon. Tak więc czekamy na drugi sezon. A o czym jest ten pierwszy? Już wam mówię. Słuchajcie, fabuła pierwszych 6 odcinków rzuca nas w pierwszy wiek naszej ery i opowiada o tym, jak doszło do zjednoczenia plemion germańskich w walce przeciwko Imperium Romanum, czyli przeciwko potędze Rzymu. A zwieńczeniem całej tej historii jest bitwa w lesie teutoburskim w ostatnim odcinku. Oder werden wir uns? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Nein, was wir brauchen ist Frieden. Słuchajcie, i kilka słów o kontekście historycznym, a więc o samej bitwie w lesie teutoburskim, ponieważ wiem, że na historii najczęściej się do tego nie dochodzi, albo się to przerabia bardzo powierzchownie, a wiem też, że jeśli ktoś nie interesuje się historią, to w ogóle nie ma pojęcia, o czym tutaj mówimy. O czym ty do mnie rozmawiasz? A nawet jeśli ktoś interesuje się słabo, to też pewnie gdzieś tam mgliście. Także słuchajcie, bitwa w lesie teutoburskim była to bitwa, która wybuchła w IX wieku naszej ery pomiędzy z jednej strony zjednoczonymi plemionami germańskimi, które w serialu nazywane są barbarzyńcami, a z drugiej strony pomiędzy Imperium Romanum, a więc Rzymem, które w tej bitwie było reprezentowane przez 3 legiony. Sama bitwa, słuchajcie, rozpoczęła okres 7-letniej wojny pomiędzy Rzymem a plemionami germańskimi, która to wojna ostatecznie zatrzymała ekspansję Rzymu w kierunku północno-zachodnim i ostatecznie zapieczętowała, czy jakby ustaliła granice Imperium Rzymskiego na Rejnie na kolejne 400 lat, a więc aż do upadku cesarstwa. Słuchajcie, i wystarczy tylko rzucić okiem na mapę, sprawdzić, gdzie tak naprawdę jest ten las teutoburski, a to są, komu się nie chce sprawdzać, to wam powiem, to są tereny dzisiejszej Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii, żeby zdać sobie sprawę, jak daleko sięgało Imperium Rzymskie i tak naprawdę jak olbrzymi to był twór.
Jako ciekawostkę Wam powiem, że Las Teutoburski wrócił potem jeszcze na karty historii, ponieważ w tym samym miejscu w 718 roku naszej ery niejaki Karol Młot rozbił plemiona Sasów. Słuchajcie, podobno na wiadomość o tym, że armia rzymska straciła 3 legiony, nawiasem mówiąc dowodzone one były przez Publiusza Quintiliusza Varusa, a na tą wiadomość cesarz Oktawian August miał zareagować krzycząc: Quintiliuszu Varusie, legiones rede! Co miało znaczyć: Quintiliuszu Varusie, oddaj mi moje legiony. Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Słuchajcie, jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że ponieważ starożytni Rzymianie byli bardzo przesądni, podobnie w sumie jak dzisiejsi Włosi, a może nawet bardziej, to od czasów klęski w Lesie Teutoburskim żaden legion nie miał już dostać numeru 17, 18, 19, bo były to właśnie numery legionów, które zostały rozbite w tej bitwie. Słuchajcie, a jeżeli kogoś interesuje bardziej sama bitwa, czy sam przebieg bitwy, to odsyłam Was do wydawnictwa Bellona, do serii Historyczne Bitwy, Paweł Rochala, Las Teutoburski. Naprawdę fantastyczna seria, fantastyczna książka. Specjalne pozdrowienia dla Ciebie, Pawle, bo wiem, że Ty naprawdę czytałeś, jak nie wszystkie, to prawie wszystkie. Słuchajcie, a teraz dlaczego warto zobaczyć serial? Od razu powiem, jeżeli są tutaj na tym kanale miłośnicy historii tacy jak ja, jeśli są ludzie, którzy chociaż trochę interesują się historią, to musicie zobaczyć, słuchajcie, i absolutnie koniec. Nie ma w ogóle dwóch zdań. Jeżeli ktoś natomiast nie interesuje się historią, to i tak powinien zobaczyć, słuchajcie, a z racji tego, że ten serial ma naprawdę mocne punkty. Jak pewno większość z Was wie, seriale historyczne tak naprawdę są bardzo drogimi produkcjami, na które trzeba włożyć kupę kasy. No to jest pierwszy sezon, tak więc ten budżet na pewno nie był zbyt duży. Z racji tego małego budżetu właśnie była obawa, że będzie po prostu tutaj niestety próba ograniczenia budżetu, jeśli chodzi o kostiumy. I nie, tak się nie stało. Nie! Słuchajcie, zdecydowanie kostiumy i scenografia to jest największy plus tego serialu. I nawet dla ludzi, którzy nie lubią historii, czy nie interesują się historią, to jest naprawdę coś, co powinno Was skusić przynajmniej do zobaczenia, a przynajmniej do zainteresowania się tym serialem, dlatego że no, możecie się przenieść w pierwszy bieg naszej ery. Tam naprawdę wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Rzymianie wyglądają tak, jak spotykamy ich na kartach historii, jeżeli chodzi o uzbrojenie, jeżeli chodzi o hełmy, jeżeli chodzi o obóz rzymski, słuchajcie, zadbali nawet o takie szczegóły jak powiązanie, słuchajcie, namiotów pasami skórzanymi, tak jak właśnie znamy to z kart historii. Tak samo barbarzyńscy, słuchajcie, wioska tych właśnie serialowych barbarzyńców wygląda tak, jak znamy ją właśnie z wykopalisk archeologicznych, a więc mamy... Słuchajcie, domostwa, mamy gdzieś jakiś ogródek, w którym coś tam było uprawiane i wszystko to jest otoczone oczywiście lasem, bo tak właśnie wyglądały siedliska dawnych Germanów. Co ciekawe, zerwali oni z dwoma bardzo takimi często powtarzanymi schematami. Jednym z takich schematów, słuchajcie, jest to, że najczęściej w tego rodzaju produkcjach legioniści wyglądają tak, jakby robieni byli otworemki. Wszyscy wyglądają tak samo. W tym serialu tak nie ma, zadbano o szczegóły. Doskonale to właśnie widać podczas samej bitwy w Lesie Teutoburskim. Natomiast drugim schematem, z którym udało im się zerwać, to jest oczywiście wizerunek barbarzyńcy jako człowieka ubranego w skórę niedźwiedzia albo wilka, który lata gdzieś tam po lesie, kradnie, zabija i wcina surowe mięso. W tym serialu tak nie jest, słuchajcie, mamy barbarzyńców, którzy ubrane są w kolorowe stroje, a nie w jakieś tam szaro-czarne, czy w jakieś właśnie tam wiszące na nich skóry, bo jak wiemy z historii, z kart historii, z wykopalisk archeologicznych, a w tamtych czasach ludzie już wiedzieli, jak barwią się tkaniny, a jak barwić tkaniny, ubierali się właśnie nie tylko w skóry, chociaż w te też, ale ubierali się właśnie w różnego rodzaju materiały. Poza tym jest taka scena, w której jedna z głównych bohaterek wchodzi do pomieszczenia, a tam bawi się z bratem i tam właśnie widać zwisa wełna, która jest właśnie tam kolorów chyba pomarańczowy i czerwony. I właśnie ta scena idealnie pokazuje to, jak wyglądało życie plemion w tamtych czasach, a więc
to nie było takie życie, że oni tylko właśnie latali za dzikami i sarnami po lesie, ale to było takie życie, że oni, słuchajcie, mieli swoje zajęcia, więc uprawiali ogród, hodowali zwierzęta, barwili tkaniny, zajmowali się oczywiście też zbieractwem i łowiectwem, produkcją broni. W tym serialu, słuchajcie, to wszystko jest, a to wszystko jest bardzo autentyczne, a i naprawdę rewelacyjnie to wygląda. Jest jednak parę szczegółów, które się tutaj wkradło, no ale nie wiem, będziemy takimi purystami? Powiem wam. Słuchajcie, jest taka scena, w której centurion, a więc najniższy oficer rzymski, to był właśnie dowódca centurii, zwany też setnikiem, ponieważ na początku centuria liczyła 100 żołnierzy, razem z Aquiliferem. Aquilifer to był ten żołnierz, który wyznaczony był do noszenia orła i oprócz tego, że miał właśnie orła, to najczęściej ubrany on był w skórę albo wilka, albo niedźwiedzia, albo lwa. Wjeżdżają do wioski, żeby wymusić, słuchajcie, haracz, czyli tam trybut. Słuchajcie, w tej scenie wkrada się malutki błąd, to znaczy z punktu widzenia telewidza to on pewnie będzie mały, a może nawet niezauważalny. Jednak z punktu widzenia wielbicieli historii i purystów i tych ludzi, którzy lubią się czepiać, to błąd jest dosyć poważny, dlatego że w tej scenie widzimy strzemię. Strzemię, słuchajcie, które, jak wiemy, wynalezione zostało 3 wieki później, bo w IV wieku naszej ery, i to na pograniczu Korei i Chin, dzisiejszej Korei i Chin, a do Europy dotarło dopiero w VI wieku, tak więc niemożliwe jest, żeby w czasach rzymskich Rzymianie używali strzemion. Ten błąd potem pojawia się jeszcze w jednej scenie chyba, czyli 2 razy, ale tak naprawdę z tego, co ja tam troszeczkę sobie poszukałem na ten temat, to tak naprawdę to nie był po prostu ich błąd, że oni źle po prostu historycznie do tego podeszli, czy nie znaleźli tego w źródłach, czy po prostu nie mieli takiej podstawowej wiedzy, ale najprawdopodobniej po prostu przy kręceniu wygodniej było aktorowi, czy do sceny właśnie musiał użyć tego, żeby właśnie łatwiej wejść na konia i wiecie, bo w innych na przykład scenach widać takie kadrowanie, że po prostu ucinane są nogi w odpowiednim momencie i ten błąd już się nie pojawia, także no nie bądźmy purystami. Możemy im to wybaczyć. Słuchajcie, kolejnym błędem, który mi tutaj już troszeczkę bardziej przeszkadzał, to jest to, że jest taka scena zawarcia małżeństwa. Ja jeszcze wam nie powiem pomiędzy kim, bo nie chcę spoilerować, to wam może powiem w dalszej części. I my wiemy, że u starożytnych Germanów zawierane małżeństwo było w ten sposób, że żona przynosiła mężowi dary. A że on najczęściej był wojownikiem, no to były to dary, wiecie, w postaci miecza lub tarczy lub włóczni na przykład. Natomiast tutaj w serialu jest to pokazane w ten sposób, że owijani są oni w jakąś białą szmatę, są nadzy, owijani są w białą szmatę, potem wszyscy z nimi tuptają do domku, robią kółeczko i oni tam w tej szmacie sobie, w tym białym płótnie, bądźmy już tacy bardziej, wiecie, elokwentni, owinięci tym białym płótnem, stoją na środku i potem wszyscy wychodzą i zostawiają ich, no bo wiecie, prawdopodobnie ma dojść do konsumpcji związku małżeńskiego. No jest to ewidentnie nieprawda i jest to po prostu źle zrobione. Wydaje mi się, że tutaj bardzo chodziło im o to, żeby postawić na, wiecie, troszeczkę erotyzmu. Znacie tą szklaną butelkę w kształcie penisa? Nie przyjedziemy. I tu właśnie w tej scenie, słuchajcie, kolejna rzecz. Otóż ślubu udziela kapłanka i to jest kolejna rzecz, która mnie się osobiście nie podobała. To właśnie sama postać szamanki, kapłanki. Otóż pojawia się ona już w ogóle na samym początku cała na czarno, wymalowana na czarno. Podczas ceremonii zaślubin ubrana jest w jakąś maskę, tu wiszą jakieś zęby, coś takiego. Wygląda jak jakaś indiańska szamanka albo szaman ze stepów Mongolii. Natomiast my wiemy doskonale z kart historii, bo wiemy to od greckiego podróżnika, historyka Strabona, że u starożytnych German kapłanki ubierały się w biel. Poza tym narzucały na siebie płaszcz spięty broszą, do tego miały pas z brązu i chodziły boso. Zupełnie jak Wojtek Cejrowski. Aj, 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 cantaino iores. Nie przyjedziemy. Słuchajcie, ale to są takie szczegóły, które przeciętnemu widzowi na pewno, a nawet na nich nie zwrócą uwagi i na pewno nie będą sprawiać, że powiecie, o kurczę, nie oglądam tego serialu, bo kapłanka nie wyglądała jak kapłanka. Bo to wiadomo, że to nie to jest najważniejsze. Tak się nie robi.
Słuchajcie, kolejnym wielkim plusem serialu jest to, że Rzymianie mówią po łacinie i to jest taka łacina, jaką wtedy się posługiwano. Natomiast plemiona germańskie mówią po niemiecku. Barbara stirpe natus es. Locus tuus est hic in Germania. Ich poteris Romam quam optime navare. To znaczy, podejrzewam, że w Polsce najprawdopodobniej Rzymianie będą mówić po łacinie, natomiast Germani będą mieli polski dubbing i będą do Was mówić po polsku, no ale jeśli sobie puścicie oryginalnie, no to będziecie mieli język niemiecki. Tutaj też, słuchajcie, wkradł się jeden malutki błąd, powiem Wam go jako ciekawostkę, bo naprawdę na takie rzeczy nie zwraca się uwagi. Otóż jest taka scena, w której głównodowodzący wojsk rzymskich właśnie podczas bitwy wydaje komendę ad sinistram, żeby żołnierze skręcili w lewo. My dzisiaj wiemy, że jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby dowódcy używali komend w prawo i w lewo, dlatego że po prostu większość żołnierzy była analfabetami. I co nam się wydaje dzisiaj dziwne, ale mogli oni po prostu nie odróżniać strony lewej od prawej. Skręć w lewo, tak? Kurwa? No tak, bo 800 metrów do celu zostało. Zobacz, kurwa. Skręć w lewo, no. Widzisz, kurwa, to? Zobacz, kurwa. Słuchajcie, my wiemy, że w armii grecko-macedońskiej, a więc w armii najbardziej podobnej do armii starożytnego Rzymu, używano komend epi aspida klinon i epi doru klinon, a więc w stronę tarczy i w stronę włóczni. Dla przeciętnego żołnierza lewo-prawo to tak naprawdę nic nie znaczyło. Dla niego kierunkiem była tarcza albo włócznia. A więc w tym wypadku, gdybyśmy byli naprawdę purystami i czepiali się szczegółów, to komenda, która powinna być użyta, to powinno być ad scuta. No ale nie czepiajmy się takich rzeczy. Fuck! Słuchajcie, jeszcze na sam koniec zostawiłem jedną taką rzecz, która nie dla wszystkich jest ważna, a ja na przykład często przywiązuję do takich szczegółów właśnie wagę. To jest, słuchajcie, niesamowity klimat serialu, stworzony przez, słuchajcie, niesamowite kolory. Także warto też zobaczyć chociaż jeden odcinek ze względu właśnie, czy z tego punktu widzenia. Z punktu widzenia kogo? Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, i żeby podsumować pierwszą część, powiem Wam, że serial wart jest zobaczenia ze względu na fantastyczne kostiumy, rewelacyjną charakteryzację, genialne przedstawienie epoki, a fakt, że żołnierze rzymscy mówią po łacinie, a plemiona germańskie mówią po niemiecku, bo to jeszcze bardziej, słuchajcie, przeniesie Was w realia tamtego czasu. No i bardzo ciekawe tło historyczne, słuchajcie. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części, i tutaj już będzie bardziej o aktorach, o fabule, także tutaj już pojawią się spoilery, więc kto nie chce oglądać, no to słuchajcie, wyłączcie teraz. Słuchajcie, na samym początku chcę Wam tylko powiedzieć, bo nie mogłem tego wcześniej powiedzieć, bo tutaj padnie właśnie jedno imię, a nie chciałem spoilerować. Otóż tutaj we Włoszech bardzo dużo osób się obruszyło i bardzo dużo osób ma zarzut do tego, że ten serial tak naprawdę jest czarno-biały. Ci czarni Rzymianie, źli, okrutni, i ci biali, wybieleni Germani, którzy tak naprawdę są tacy dobrzy i szlachetni. I słuchajcie, jest to poniekąd, mogłaby to być poniekąd prawda. Otóż my wiemy z historii, że tak naprawdę status, jaki dawali Rzymianie ludom podbitym, był różny. Można było być, słuchajcie, prawie równorzędnym obywatelem Rzymu, można na przykład było nie płacić trybutu, a można też było skończyć jako niewolnik, także zależnie od tego, jakie ziemie podbijali, różny status tym ziemiom Rzymianie nadawali. Z drugiej strony też jest prawdą, że Rzymianie budowali akwedukty, budowali drogi, wprowadzali edukację i tak dalej, to też jest prawda. Z kolejnej strony też nieprawdą jest, że właśnie Germanie to byli tylko tacy dobrzy i tacy szlachetni, no bo arabunkiem też się zajmowali. Słuchajcie, natomiast w tym konkretnym przypadku, to my z historii wiemy, od Cassiusza Diona, autora monumentalnej historii Rzymu, która obejmuje 80 ksiąg, w tym konkretnym przypadku wiemy, że Varus tak naprawdę tamte plemiona rzymskie naprawdę trzymał bardzo krótko i naprawdę domagał się od nich tak wielkich danin, że oni niestety nie mogli ich spełnić.
Także w tym jednym przypadku, a to no nie do końca zarzut, który tutaj się pojawia, a no jest słuszny. Słuchajcie, w pierwszej części mówiłem wam o fabule, a więc o tym, że serial opowiada o zjednoczeniu plemion germańskich w przededniu wielkiej bitwy w lesie teutoburskim. Natomiast w te wydarzenia wrzucone są, czy wplecione są losy trzech przyjaciół: Tusneldy, Arminiusza i Folkwina. Nie mówiłem wam o nich w pierwszej części, dlatego że no nie chciałem spoilerować, no bo jednak trzeba coś więcej o tych postaciach powiedzieć, z racji tego, że no niestety są one zdecydowanie najsłabszą częścią, czy najsłabszym elementem tego serialu. Słuchajcie, idziemy po kolei. Arminiusz. Arminiusz jest synem przywódcy plemiona Cherusków, Sigimera, który jako małe dziecko razem ze swoim bratem Flavio zostaje oddany Rzymianom jako gwarancja pokoju pomiędzy plemionami germańskimi a Rzymem. Zostaje oddany, to tak naprawdę został siłą porwany do Rzymu. Tam w Rzymie zostaje adoptowany przez Publiusza Varusa. Przynajmniej tak jest w serialu. Mamy tutaj drobną nieścisłość historyczną, o czym zaraz wam powiem. Tam w Rzymie, słuchajcie, awansuje, dochodzi do pewnych pozycji i po pewnym czasie, słuchajcie, wraca właśnie nad Ren, wraca w swoje dawne strony i spotyka swoich właśnie znajomych z dzieciństwa i zaczyna się jego problem, czy jest on, słuchajcie, nadal Germanem, czy już tak naprawdę w Rzymie stał się Rzymianinem, a więc obywatelem Rzymu. No i musi po prostu, jego dwie natury spotykają się i praktycznie przez pierwsze 3 odcinki, 4 odcinki walczą ze sobą, żeby się zdecydować, a po której stronie stanąć. Słuchajcie, i dlatego właśnie wcześniej wam o tym nie mówiłem, bo nie chciałem wam spoilerować, bo gdybym wam powiedział, że w lesie teutoburskim spotkały się dwie armie, z jednej strony legiony rzymskie pod wodzą Varusa, a z drugiej strony barbarzyńcy czy plemiona germańskie pod wodzą Arminiusza, no to już wiedzielibyście, jakiego wyboru dokonał i no, stracilibyście całą zabawę. Tak więc jeżeli oglądacie teraz, no to macie spoiler, także no mówiłem wam, trzeba było wyłączyć. Słuchajcie, tutaj tylko dwie nieścisłości historyczne, które wam znowu powiem w formie takiej ciekawostki. Obie dotyczą ojca Arminiusza, znaczy z jednej strony jego ojca biologicznego, z drugiej strony jego ojca przybranego. Otóż Varus nie był ojcem przybranym Arminiusza, był nim zupełnie ktoś inny. Oni tak naprawdę nigdy się nie spotkali, aż do czasu, kiedy właśnie Arminiusz przyjechał nad Ren, żeby wziąć udział w ofensywie przeciwko plemionom germańskim. I z drugiej strony też Sigimir, gdzie właśnie w serialu dowiadujemy się, że on popełnił samobójstwo przed bitwą. Tak naprawdę my wiemy z historii, że tego samobójstwa nie popełnił. Mało tego, brał udział w bitwie i to właśnie pod wodzą swojego syna Arminiusza. Dalej, Wolf Quinn. Nie wiem, czy to się jak wymawiał. Wolf Quinn. W każdym razie jest on, słuchajcie, najdzielniejszym, najsilniejszym i najbardziej mężnym, słuchajcie, wojownikiem w wiosce. Dalej, słuchajcie, Tusnelda. Tusnelda, słuchajcie, jest córką Segestesa. Segestes to jest taka prawa ręka wodza wioski, który tak naprawdę cały czas tylko knuje, żeby samemu objąć przywództwo. I Tusnelda w pewnym momencie też jakby dokonuje się w niej przemiana i ona staje się tak jakby... medium, szamanką. Medium, szamanką, taką osobą, która słyszy bogów, rozmawia z bogami i tak naprawdę oni mówi ludziom, że mają je słuchać, bo jak nie, to tam na górze się pogniewają i będzie źle. Słuchajcie, oczywiście mamy dużo drugorzędnych postaci, takich jak właśnie Varus, jak Segestes i jego żona Irmina, jak Sigimir. I słuchajcie, tu jest właśnie problem. O ile te drugorzędne postacie, zwłaszcza Segestes, zwłaszcza jego żona Irmina, czy nawet Varus, są naprawdę świetnie napisani, świetnie poprowadzeni i świetnie zagrani, to trzy główne postacie, Arminiusz, Tusnelda i Folkwin, no to do nich mam pewien zarzut. Jeśli chodzi o Wolfpina, to w ogóle możemy go zostawić, bo to jest taka postać, która dla mnie w ogóle chyba była najgorszą postacią w tym serialu. Niby taki miał być kierowany na takiego super wojownika, ale tak naprawdę tego nie widać, tego nie czuć, jego tam cały czas leją i w ogóle
On próbuje być taki, wiecie, sztucznie twardy. Jaki ty jesteś twardy? Jestem człowiekiem z miasta. A dalej, Tusnelda. Do Tusneldy też mam duży zarzut, dlatego że ta postać jest strasznie tak wyidealizowana. Taka w ogóle super i wszystko co robi jest w ogóle dobre i w ogóle ona się poświęca dla wszystkich. I tak naprawdę ta przemiana, która się w niej dokonała, no to też tak naprawdę nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy. I tak naprawdę w tym serialu to jest też tak poprowadzone, że ona niby udaje, żeby tam zmusić właśnie te plemiona, żeby tam za nią poszły. Ale to też jest tak w sumie chyba udaje albo nie udaje. To jak zobaczycie, to możecie mi napisać w komentarzu, jak wy to zrozumieliście, bo to jest taka właśnie nie do końca zrozumiała sytuacja. No i na końcu, słuchajcie, Arminiusz. Arminiusz to była ta postać, słuchajcie, najbardziej tragiczna. Ta, która mogła nam pokazać najwięcej i tutaj właśnie największe pole do popisu było właśnie w postaci Arminiusza, no bo on przechodzi tą właśnie wewnętrzną metamorfozę, bo tutaj z jednej strony, słuchajcie, no został porwany jako małe dziecko, ale wychował się w Rzymie i Rzym mu dał bardzo dużo i nagle wraca, no i tutaj spotyka swoich znajomych i musi wybrać, czy już ten został Rzymianinem, czy nadal jest Germanem. Tylko że też ta metamorfoza w nim dokonała się, słuchajcie, bardzo szybko i tak naprawdę od samego początku my już wiemy, jakiego on wyboru dokonał, także ten wybór, który tutaj próbuje być pokazany, dla nas od razu jest jasny. My już wiemy, że on i tak będzie walczył po stronie Germanów. Ja mu to pamiętałem z historii, ale na przykład mój znajomy, który to oglądał, to on już od razu po chyba drugim odcinku mi zadzwonił i mówi: ty, to ja, on będzie po stronie Germanów, nie? Ja mówię, no nie chcę ci spoilerować, ale tak, nie? I generalnie, słuchajcie, ja mam jeden zarzut do tego serialu, a mianowicie to, że nie można wejść w empatię z głównymi bohaterami. W ogóle nie można, słuchajcie. My tak naprawdę, Wolfin, jeśli on by zginął w drugim, w trzecim czy w szóstym odcinku, to tak naprawdę dla mnie to by to było, wiecie, okej, okay, no był i go nie ma, spoko. To samo Tusnelda, to samo Arminiusz. Arminiusz to mi w ogóle strasznie działa, słuchajcie, na nerwy i w tej ostatniej scenie, kiedy on spotyka się na polu bitwy właśnie z Varusem, czyli z tym swoim przybranym ojcem, no to tak naprawdę wasze uczucie to jest takie, kurczę, no szkoda tego Varusa. A jeśli chodzi o Arminiusza, to wasze uczucie jest takie, żebym cię palnął w łeb, baranie. Czyli wiecie, no nie dokonała się ta przemiana w taki sposób, żeby was chwyciło za serce i żebyście powiedzieli: o Jezu, on taki biedny, on tyle przeszedł, musiał w ogóle takiego ciężkiego wyboru dokonać. No nie, nie ma w ogóle empatii, słuchajcie, w ogóle nie ma tego feelingu pomiędzy wami a głównymi postaciami. Jeżeli porównamy ten serial z innym serialem, z Wikingami, bo tak naprawdę już przed całą premierą Barbarzyńców to mówiło się, że w ogóle sieroty po Wikingach będą miały nowy serial. I jeżeli zobaczymy tamte główne postacie, takie jak Ragnar Lodbrok, takie jak Ivar bez kości, takie jak Bjorn, takie jak Rollo, takie jak Floki, takie jak Lagertha, to tamte postacie już po pierwszym odcinku, po drugim odcinku, słuchajcie, to były takie postacie, że was chwytało za serce, że no chcieliście wiedzieć, co się dalej wydarzy, wchodziliście w empatię z tymi postaciami. W ogóle jak zginął Ragnar, to było, Boże, to tak przeżywałem, słuchajcie, no jak Ragnar, taki kurczę koleś, tak samo Lagertha, czy Ivar, to jest w ogóle tak zła postać w ogóle, że kawał syna, no to i wiecie, i tam oglądacie serial i czujecie, generalnie czujecie emocje, tak? Albo się wkurzacie, albo wam jest przykro, albo was chwyta za gardło. A tutaj w tym serialu tak naprawdę, jeśli chodzi o główne postacie, to tego nie ma i tego bardzo brakuje. Słuchajcie, i na sam koniec wisienka na torcie. Sama bitwa. Słuchajcie, no nie chciałem wcześniej mówić, no bo spoiler i tak dalej, nie chciałem psuć ludziom zabawy, a tak naprawdę to jest, wiecie, punkt kulminacyjny, czy finał pierwszego sezonu. No ale skoro już tutaj dotarliście, no to
To was to pewnie nie interesuje. Słuchajcie, sama bitwa, jak wiemy z historii, trwała 3 dni i 2 noce. W serialu została skompresowana, słuchajcie, do tak naprawdę jednego dnia i jednego wieczoru, bo nawet nie nocy. Taktyka Arminiusza polegała na tym, że postanowił on rozciągnąć legiony rzymskie i podzielić je pościnanymi drzewami i ogniem. Ale to nie tak, słuchajcie. To nie ta bitwa. To poczytajcie sobie o wojnach punickich, to wtedy zobaczycie, gdzie taką taktykę zastosowano. Natomiast słuchajcie, sama bitwa jest bardzo fajnie nakręcona, bardzo fajnie pokazana. Oczywiście, jeżeli oczekujecie spektakularnej, super bitwy, to nie. Ale podejrzewam, że wielbiciele Spartakusa na pewno znajdą coś dla siebie, słuchajcie. No, jest brutalnie, krew się leje, głowy spadają, także no, będziecie zadowoleni, jak myślę, jeśli lubicie takie... takie krwawe sceny. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje i to jest właśnie to, że przez całą tą bitwę ten Arminiusz znowu, słuchajcie, nieszczęsny, on musi gadać i ględzi. I to polega na tym, słuchajcie, że jest pokazana bitwa, to znaczy jest pokazane przygotowanie do bitwy i potem sama bitwa. No ale przez całe te przygotowanie, przez całą bitwę podzielone też takimi scenami, że siedzi Arminiusz i on cały czas gada, bo on jeszcze cały czas to przeżywa w ogóle, że zdradził i teraz już mu chyba jest nawet źle, że zdradził, ale w sumie on to robi dla Germanów, a oni walczą o wolność i tak dalej, takie bla 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 bla, które nic nie wnosi, a nawet przeszkadza. Tak więc to było w ogóle niepotrzebne. Niepotrzebne było, oczywiście, zgadzam się. Sama bitwa, tak jak mówiłem, to dosyć fajnie wygląda i zwłaszcza Tusznelda wygląda dosyć fajnie. I w ogóle tam macie takich różnych dziwnych wojowników wymalowanych. Niektórzy, akurat tutaj też jaka ciekawostka na sam koniec, było takie porównanie, bo w pewnym momencie zobaczycie takich, jedno z plemion germańskich, które pomalowane jest białymi pasami, czy pomalowani na czarno, pomalowani białymi pasami. I tutaj też był taki zarzut, że wyglądają oni jak Uruk-hai z Władcy Pierścieni. Uruk-hai chyba tak, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywali te orki takie brzydkie. Natomiast my wiemy z historii i o ile dobrze pamiętam od Tacyta, ale nie chciałbym tutaj popełnić błędu, że właśnie niektóre plemiona germańskie się malowały, także to jest, słuchajcie, jak najbardziej zgodne z historią. Jedyna rzecz, która wam tam może troszeczkę nie pasować i która już jest taka bardziej, powiedzmy, no, poniosło scenografów, to jest tam w pewnym momencie taki kadr na człowieka, który ma tak jakby czaszkę jelenia, czy konioszarny. A wy nie wiecie, co to jest konioszarny, ale kto ma wiedzieć, to wie. No w każdym bądź razie, słuchajcie, ma taką dziwną czaszkę, a jakiegoś właśnie, no najprawdopodobniej jelenia, no to też troszeczkę poniosło tam właśnie kolesi od kostiumów, ale to tym się nie przejmujcie, słuchajcie, to jest naprawdę taki szczegół. Słuchajcie, a więc podsumujmy, dla kogo jest ten serial? No na pewno dla ludzi, którzy interesują się historią, na pewno dla ludzi, którzy chcą poznać lepiej tamten okres, na pewno dla ludzi, którzy chcą fajnie spędzić czas, bo naprawdę to się dosyć fajnie ogląda. No a dla kogo nie jest ten serial? No na pewno nie jest to serial dla ludzi, którzy oczekują, wiecie, jakiegoś dużego napięcia, jakiejś wartkiej akcji, którzy oczekują, nie wiem, czegoś takiego jak Breaking Bad, jak True Detective, no to nie, no to w ogóle to są całkiem inne klimaty. Natomiast dla tych wszystkich, którzy oglądali Rzym, którzy oglądali, słuchajcie, Gladiatora, którzy oglądali jakieś inne historyczne seriale, no to jak najbardziej. I teraz na sam koniec zostawiłem specjalną kategorię ludzi. Wielbiciele Wikingów. Jeśli ktoś jest, słuchajcie, a naprawdę fanem serialu Vikings, to podejście do tego na spokojnie, bo właśnie to na pewno nie jest ten poziom, ale ja jeszcze daję, słuchajcie, im szansę, bo jak wiadomo, Wikingowie kończą się w tym roku, natomiast Barbarzyńcy na pewno będzie drugi serial i może to będzie się dalej rozwijać, tak więc słuchajcie, dajmy im szansę, bo może coś z tego będzie, tak więc nie oczekujcie zbyt wiele,
ale bądźcie dobrej nadziei. No i to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Ja was żegnam i widzimy się następnym razem. Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. Nichts besteht für immer. Dalej słuchajcie, Wolfqueen. Wolfqueen. Słuchajcie, jeżeli... Wolfqueen. Przech. Wolfqueen. W walce przeciwko Rzymowi. Imperium Romanum. Wolfqueen. Wolfqueen. Ready? Background action! 3, 2, 1, background!